Ponad 250 gości, mieszkańców gminy Bobrowniki, spotkało się w przedświąteczną sobotę na gminnej kolacji wigilijnej. Do stołów zasiedli wspólnie starsi i młodzi, panowie i panie, ci, którzy mają obok siebie bliskie osoby oraz ci, którym na co dzień dokucza samotność. Każdy z gości witany był serdecznie, zaś gospodarze dołożyli wszelkich starań, by ta Wigilia dostarczyła wielu radości i wzruszeń. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do obejrzenia krótkiej inscenizacji bożonarodzeniowej w wykonaniu uczniów klas trzecich szkoły podstawowej pod przewodnictwem pani Agnieszki Poliwko, pani Justyny Marciniak-Kwiatkowskiej oraz Agnieszki Lewandowskiej. Serdecznie zapraszam. Czcigodny księże proboszczu, zaproszeni goście, ale przede wszystkim wy, drodzy mieszkańcy gminy Bobrowniki. Pozwólcie, że w imieniu własnym, ale również przewodniczącego Rady Gminy, pana Tadeusza Gratkiewicz i wszystkich radnych oraz gospodarza tego obiektu, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Karola Wojtyły, pani Ewy Makowskiej, powitamy was serdecznie na dzisiejszym spotkaniu opłatkowym. Jest nam niezmiernie miło, że już po raz trzeci możemy się z Państwem spotkać i wspólnie podzielić opłatkę. Pamiętacie Państwo, na pierwszym spotkaniu było nas troszkę mniej. Co roku nas przybywa i my się z tego powodu bardzo cieszymy, że przyjęliście i przyjmujecie Państwo nasze zaproszenie i możemy wspólnie się spotkać, podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, zjeść wspólny posiłek i później pośpiewać wspólne kolędy. Myślę, że będzie również i czas na drobne prezenty, bo tak nakazuje tradycja. Więc kochani, z okazji tych nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i radosnych świąt. Przede wszystkim dużo zdrowia i spokoju, żebyście Państwo byli otaczani w swoich domach opieką, zrozumieniem i żebyście spotykali na swojej drodze ludzi, którzy będą dla Was wyrozumiani. A ten nowy 2017 rok życzę spokoju. A my, jako przedstawiciele władzy samorządowej tej gminy, będziemy się starali, żeby się Państwu żyło mniej zdrowych, wesołych świąt. Zrobiło się rzeczywiście bardzo, bardzo miło i bardzo świątecznie. Ja chciałam złożyć Wam również najserdeczniejsze życzenia. Chciałam najpierw pogratulować władzom gminy, że robi takie spotkania, że zaczynają one być w gminie Bobrowniki tradycją.
bo szanowni Państwo, stół łączy. Łączy rodzinę, czujemy się przy nim, rozmawiamy, czujemy się przy nim dobrze, a dzisiaj stół połączył mieszkańców gminy Bobrowniki. I to jest bardzo dobre. Mam nadzieję, że ten zwyczaj naprawdę przez wiele, wiele lat będzie kultywowany. Szanowni Państwo, za chwilę Wigilia. Usiądziemy przy stołach w gronie rodziny. Połamiemy się chlebem, dobrym słowem. Złożymy sobie życzenia, wymienimy się prezentami. Ja chciałabym życzyć Państwu tego, żeby ten czas radości trwał jak najdłużej. Nie tylko przez święta, ale przez cały rok. Żebyście się uśmiechali, żebyście realizowali swoje plany, żebyście mieli wśród w swoim gronie osoby, na których zawsze możecie liczyć. Żebyście nigdy nie czuli się samotni. Na wigilijną wieczerzę z mieszkańcami gminy Bobrowniki przybyło wielu gości. Wśród nich Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa, przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie Rafał Wiśniewski, starosta Krzysztof Baranowski, przedsiębiorcy. Starosta przekazał mieszkańcom życzenia zdrowia, rodzinnego szczęścia, a przede wszystkim spokoju, odnosząc się do niełatwej sytuacji w Polsce. Dlaczego lubimy Boże Narodzenie? I odpowiedź jednego z chłopców. Bo w te święta wszyscy jesteśmy razem. To są chyba jedyne święta, w których rzeczywiście wszyscy jesteśmy razem. Rodziny się zjeżdżają z całego świata, żeby być razem. I to jest perspektywa małego dziecka, który tak odbiera święta Bożego Narodzenia. I za to, żebyśmy byli wszyscy w święta razem, jesteśmy odpowiedzialni my, dorośli. Najważniejszym momentem wieczerzy było dzielenie się opłatkiem, symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego stołu.
bardzo serdecznie chciałbym na zakończenie podziękować tym wszystkim, którzy się... Bardzo serdecznie chciałbym na zakończenie podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w to, aby ta Wigilia tak wyglądała, jak wygląda. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, podległych jednostek, pracownikom przedszkola samorządowego, obecnej tutaj szkoły podstawowej, pani dyrektor i jej pracownikom za taką wspaniałą dekorację, za przygotowaną szopkę, za występ dzieci. Dziękuję paniom z Koła Kobiet, które również nas bardzo wspierają, pieką nam co roku ciasta. W tym roku 22 ciasta zostały upieczone przez panie z Kół Kobiet, które również włączają się w tą akcję. Dziękuję wszystkim, którzy naprawdę się tu zaangażowali, pracownikom Urzędu Gminy, bo to jest naprawdę ciężka praca sztabu ludzi. To pięknie wygląda, jak się siada za stołem i to wszystko widzi, ale naprawdę widzi pani redaktor, cały czas panie biegają. To jest ciężka praca z ludzi. Za to im serdecznie dziękuję i cieszę się, że mam takich pracowników, którzy są na moje pomysły bardzo otwarci i chętnie to realizują.